Dzień dobry. Jest pełnia lata i jest to czas, kiedy możemy przygotować się na zimę i na przeziębienia. Pomyśleć o tym, jakie preparaty sobie zrobić w domu, żeby w zimie, kiedy będziemy czuli, że nas coś chwyta, żeby można było zadziałać i żeby nie trzeba było brać antybiotyków, które mają bardzo niedobre działanie. Potem przez pół roku cierpimy na jelita, musimy odbudowywać florę jelitową, a naturalne antybiotyki, które oferują nam zioła, nie pozostawiają skutków ubocznych i działają łagodnie, ale równie skutecznie. Na jednym z filmików już Wam pokazywałam nasturcję, jak ja robię preparaty z nasturcji, które mają też działanie antybiotyczne. A dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak robię preparat z aksamitki, która również ma właściwości antybiotyczne, z tym, że te substancje, które są w aksamitce, są inne niż te, które są w nasturcji. Zatem, tak jak mamy różne antybiotyki oferowane przez przemysł farmaceutyczny, tak samo przyroda nam oferuje różne substancje czynne, które działają na różne wirusy, na różne bakterie, na różne grzyby. I właśnie ta aksamitka jest wspaniałą rośliną, która ma w sobie fitoncydy. I całe ziele nadaje się do robienia różnych preparatów, to znaczy mam na myśli kwiaty i liście. I właśnie chcę zrobić sobie taki preparat. Powiem, że jak robiłam pierwszy raz ten preparat, kierowałam się recepturą doktora Różańskiego, którego zawsze bardzo chętnie naśladuję i korzystam z jego receptur, ale w tym wypadku, ponieważ ja zawsze wolę mieć coś bardziej skoncentrowanego, skupiam się na tym, żeby zrobić jak najbardziej intensywne lekarstwo. W tym celu potrzebuję alkohol 70%, żeby zalać ziele. Żeby uzyskać alkohol 70%, biorę 90 ml wody i 250 ml spirytusu. O, idealnie. Kwiaty są przykryte i odstawiam, zakręcam dokładnie, żeby nic nie parowało i odstawiam na 14 dni. I będę co parę dni mieszać, że te kwiatki będą opadać. W międzyczasie, zanim Wam będę dalej opowiadać, jak dawkować tą nalewkę z aksamitek, zrobię herbatkę z płatków aksamitek. To jest jeden kwiatek i wezmę parę listków mięty. Mięta oczywiście jest wypłukana, tam zawsze mogą być jakieś owady. W aksamitkach jakoś nigdy nie znalazłam żadnych owadów. Poza tym kwiatki aksamitki to jest kwestia jednego dnia. Codziennie zbieram w ogródku świeże, więc tam one są naprawdę czyściutkie. I tutaj jeszcze trochę dam tych listków mięty. I powiem Wam, czemu robię tą herbatkę. Tak po prostu do picia. Oprócz tego, że ona jest bardzo smaczna i oprócz tego, że no, miętę wszyscy lubimy ze względu na jej odświeżające walory. Po prostu bardzo przyjemnie się to pije, zwłaszcza w upał. Wydaje się, że po prostu ta herbatka nas ochładza. No troszeczkę to jest mylące, dlatego że ta herbatka, ta mięta działa też na potnie. No więc uwaga, za dużo tej mięty nie pijmy, bo się możemy zacząć pocić w upał, czego byśmy nie chcieli. Ale mnie tutaj chodzi przede wszystkim o te kwiatki, o te płatki aksamitki, które zawierają w sobie luteinę. Może parę osób z Was miało taką sytuację, że poszło do okulisty i okulista powiedział: proszę zażywać luteinę, proszę sobie kupić jakiś suplement diety, który zawiera luteinę, bo macie problemy z plamką żółtą, z ostrością widzenia. No, można kupić preparat, ale po co kupować preparat gotowy? Nie wiadomo, jakie tam są te substancje klejące w tym preparacie. Jak możemy sobie zupełnie naturalną herbatkę zrobić i wypić. Taką herbatkę trzeba parzyć 15 do
30 minut. Jest to bardzo spektakularne, jak ona się parzy. Jak te aksamitki oddają barwę, można sobie wyobrażać, że tam jest właśnie ta luteina. Ponieważ to jest w tej chwili lato i mogę sobie zaparzać świeże zioła, a w zimie ich nie będę miała. Dlatego suszę również płatki aksamitki i tak wygląda susz. Troszeczkę ta barwa jest zmieniona. Te płatki muszą przeleścić, jak wszystkie wysuszone zioła. I wtedy wystarczy jedna łyżeczka tej aksamitki, żeby dostarczyć dzienną dawkę tej luteiny. Z tym, że jeżeli będziecie zaparzać sobie herbatkę z płatków, to dobrze by było troszeczkę skropić w szklance, jak wbijecie sobie te płatki do szklanki, spirytusem na jakieś 10 minut, bo wtedy lepiej się wydobywają te wszystkie czynne substancje z tego suszu. Tutaj jeszcze wspomnę, że susze z ziół mają troszeczkę mniej substancji czynnych niż świeże zioła, no ale lepiej mieć to w zimie niż nic. Również suszę miętę. Ponieważ miętę się ciężko suszy, wkładam ją do piekarnika. No, mam duże ilości tej mięty, co dwa tygodnie zbieram dosyć dużo tego ziela. Jest duża wilgotność w powietrzu i ona niestety nie schnie tak łatwo jak inne kwiaty. Najwyraźniej dam troszeczkę za dużą temperaturę do piekarnika. Ta temperatura to powinna być 35 stopni i wtedy by ta mięta nie straciła koloru. Ale jest też sucha. Dobrze by było ją po wysuszeniu właśnie zgnieść w ręku, żeby nie zajmowała nam tak dużo miejsca w słoiku. I wtedy możemy przechowywać ją przez całą zimę i również cieszyć się jej wspaniałym aromatem i właściwościami. Ach, jeszcze tak zupełnie przy okazji, filmik jest w sumie na temat aksamitki, a nie na temat mięty, ale mięta też ma wspaniałe działanie przeciwgazowe na nasze jelitka, czyli jeżeli sobie na przykład rano w pracy wypijemy taką miętę, to mamy gwarancję, że nie będą nas męczyć podczas pracy gazy niepożądane w miejscach publicznych. Więc dokładnie, na jakie choroby nadaje się ten wyciąg alkoholowy z płatków aksamitki? Na przeziębienia z problemami oddechowymi, z zaleganiem śluzu w płucach, z kaszlem. Świetnie działa przeciwko paciorkowcowi, gronkowcowi, pałeczkom okrężnicy. I wystarczą dwie łyżeczki dziennie, rano i wieczorem. Oczywiście trzeba troszeczkę dolać takiej letniej wody, wypić i to wystarczy. Te eksamitki też mają takie właśnie w jednym jakby działanie wykrztuśne jak kwiaty dziewanne, czyli w tym momencie no, nie musimy już wspomagać się, biorąc właśnie tą nalewkę, nie musimy się wspomagać dziewanną. Poza tym, oprócz tego działania na przeziębienie, zwalcza ta aksamitka candidę, czyli wszystkie, to znaczy nie wszystkie choroby, ale sprawy związane z grzybicą. Poza tym aksamitki też działają łagodząco na nasz system nerwowy. Czyli jeżeli pijemy takie herbatki, one nie są tak intensywnie, mocno działające jak właśnie ten wyciąg. Również ma to wpływ na złagodzenie naszego systemu nerwowego. Uspokajają nas, wyciszają i przez to nasz system nerwowy jest spokojniejszy i może się regenerować nasz układ odpornościowy. Minęło 15 minut. Myślę, że już mogę przelać moją herbatkę. Zaparzyła się. Z przyjemnością ją piję, dlatego że ma bardzo dobry smak. Nie smakuje jak takie typowe zioła. Jest taka odświeżająca, łagodna. No, przede wszystkim ze względu na miętę. Chociaż sama ta aksamitka ma smak lekko gorzki i cierpki i
to suszone ziele, te suszone płatki można dodawać również do zup, sosów, jako przyprawę, taką podbijającą smak, taką bardzo konkretną. Jeszcze Wam powiem odnośnie substancji czynnych, które są właśnie w tym wyciągu. One działają również przeciwbólowo, nie tylko na bóle, przeciwko bólom menstruacyjnym, ale również mięśniowym i kostnym, przeciwko bólom głowy. Również jako środek zapobiegający chorobie Parkinsona i Alzheimera. Więc jeżeli macie w rodzinie kogoś starszego, który zachorował na te choroby, możecie się słusznie bać, że Was też dosięgnie ta choroba, dlatego wtedy warto by było sobie zrobić taką nalewkę albo popijać taką herbatkę ze świeżych kwiatków albo suszonych, żeby zapobiegać tym chorobom. Wyczytałam również u doktora Różańskiego, że aksamitka leczy boleriozę, ale na ten temat to już by trzeba było z fitoterapeutą, żeby wiedzieć dokładnie jakie dawki, no bo to jest bardzo ryzykowna choroba, bardzo niebezpieczna. Póki co, na dzisiaj, przyklejam karteczkę z datą po to, żeby za 2 tygodnie odcedzić i przystąpić do następnych czynności. Po 2 tygodniach nasz nastaw z kwiatkami aksamitki otwieramy i musimy przecedzić. Można to zrobić albo przez gazę, albo tak jak ja to robię, przez pieluszkę. I należy wycisnąć spirytus. I zostają nam same kwiatki. Ten spirytus zlewamy do butelki i pozostawiamy go na 10 do 14 dni. Będzie nam potrzebne później. Natomiast to, co nam tutaj zostało w tej ściereczce, według receptury doktora Różańskiego, zalewamy 40% wódką żytnią. Nie pytajcie się mnie dlaczego. Najpierw spirytusem, takim mocnym alkoholem, a potem słabszym. Widocznie w laboratoriach farmaceutycznych odkryto, że tak to ma działać i ja nie dyskutuję dlaczego tak ma być. Czyli pozostawiam w tej chwili znowu ten nastaw na 10 dni.